Uczy na pewno dużo taka porażka, też mocna walka. Pierwszy raz walczyłem na dystansie 5 rund. Pierwszy raz też przegrałem, praktycznie nie dostałem żadnego ciosu w twarz. Lubię i szanuję takich zawodników jak Adrian. On nie kalkuluje, nie wybiera rywali, mówi, że może się bić z każdym, nie narzeka na swoje przygotowania, że są zbyt krótkie lub zbyt długie. Wchodzi do klatki i po prostu robi swoją robotę. Zamiast skupiać się na tym, co było, myślę o tym, co będzie i staram się być z każdym dniem jeszcze lepszą wersją samego siebie i raczej optymistycznie patrzę w przyszłość. Ja już pokazałem, że potrafię nokautować w pierwszej rundzie, nie kalkuluję, nie liczę na sędziów, dlatego wchodzę do klatki i robię swoje. Ostróda to miejsce szczególne, jeśli chodzi o zawodników z Olsztyna, to jest blisko domu, a my nie jesteśmy gościnni i kosimy wszystkich jak leci, jak tu przyjeżdżają. Zieliński to bardzo mocny striker. Takich zawodników chcemy mieć w swojej federacji, na takich właśnie fighterów chcemy stawiać. Rozwalam swojego przeciwnika teraz w Ostródzie, a potem Rutek, idę po ciebie po moje pasy.